Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w Powiatowym Studiu Samorządowym. Dziś moim i Państwa gościem jest Pani Justyna Jasińska, dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kutnie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Naszą dzisiejszą rozmowę rozpoczniemy od drugiej edycji konkursu Lew Kutnowski. Proszę opowiedzieć nam, jak to wygląda w tym roku. Już akcja rozpoczęła się. Zaczęliśmy od ogłoszenia konkursu 16 marca do 15 maja zbieramy zgłoszenia kandydatów. Przyznam, że znów z miłym przyjęciem przyjęliśmy współpracę z wszystkimi gminami, czyli wójtami gmin i prezydentami, burmistrzami miast z naszego terenu. Wsparcie udzielili nam również nowe instytucje. Wzorem roku ubiegłego mamy patronat marszałka województwa łódzkiego. Mamy również patronat prezesa Krajowej Rady Izby Rolniczej, prezesa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych. Nowość w tym roku wsparcia udzieliły nam również patronat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Widząc w tym przedsięwzięciu również atut, który służy ochronie środowiska, ponieważ mamy wzgląd na wszelkie przedsięwzięcia, które służą ochronie środowiska, które pokazują nowe inicjatywy, a jest ich wiele w naszym terenie. Pozyskaliśmy również patronat wielu instytucji medialnych. Dziękujemy za wsparcie telewizji Kutno, Gazeta Lokalna, miesięcznik Rada, Nowy Łowiczanin, W Nowej Roli, Tygodnik, Poradnik Rolniczy, Top Agrar, Farmer. Wspominam o tym, ponieważ w ubiegłym roku byliśmy w skromniejszym składzie. W tym roku większe zainteresowanie tym przedsięwzięciem pokazuje, że warto takie rzeczy robić. Jak również wsparcie sponsorów, którzy chcą fundować dla zwycięzców nagrodę. Przypomnę tylko, że przedsięwzięcie służy promocji naszego powiatu. Nie tylko na naszym terenie, nie tylko w naszym środowisku, ale również w regionie województwa łódzkiego i w kraju. Dlatego tak szeroki rozgłos i propagowanie tego wydarzenia szerszym gremium. A w ten sposób chcemy pokazać potencjał naszego terenu, czyli właśnie rolnictwo i towarzyszący temu rozwój przemysłu i działalności, która polega na handlu, na usługach, na doradztwie, szeroko wspierającym ten rozwój gospodarki w naszym terenie. A na czym polega konkurs? Kto może się zgłaszać do niego i co jest oceniane? Wzorem roku ubiegłego przyjmujemy zgłoszenia firm i gospodarstw rolnych. Tak jak to wspomniałam wcześniej, różnego rodzaju działalność, która jest w obszarze rolnictwa. Kto może zgłaszać? Izba Rolnicza, gminy, sołtysi, spółki wodne, to akurat w ubiegłym roku mieliśmy udział spółki wodnej, urząd pracy, agencje, banki, każda instytucja, jak również ośrodek doradztwa rolniczego, który jest również partnerem wydarzenia, mogą zgłaszać i są zainteresowani oczywiście zgłaszaniem kandydatów. I tak jak przypomnę, do 15 maja czekamy na zgłoszenia kandydatów. One oczywiście już spływają, ale wciąż jesteśmy otwarci na więcej. Co będziemy oceniać? Będziemy oceniać potencjał gospodarczy, jak w ostatnich latach, jaki nastąpił postęp w danej firmie czy w gospodarstwie rolnym. Aspekty środowiskowe, aspekty bezpieczeństwa, korzystanie z potencjału lokalnego, również zatrudnianie lokalnej społeczności. To są te aspekty, na które zwracam uwagę, one są wymienione w regulaminie i będą punktowane przez członków kapituły. Państwa wydział skupia się ostatnio na drzewach. Tak. Dość dużo akcji, powiedzmy, można zaobserwować w ostatnim czasie. Opracowano też kompendium wiedzy o roli i znaczeniu drzew. Co tam znajdziemy? Dość dużo mówi się ostatnio o drzewach. To jest wynikiem nowej ustawy, która pozwala na wycinkę drzew. Natomiast my w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa zwróciliśmy uwagę zdecydowanie wcześniej na rolę i znaczenie drzew. Jest to podyktowane tym, że mamy bardzo małą lesistość w naszym terenie, co jest warunkowane dobrymi ziemiami i tutaj rozwija się rolnictwo. Także to są takie powiązane rzeczy, dlatego też ten konkurs Lew Kutnowski. W ubiegłym roku zrobiliśmy akcję plakatową na terenie naszego powiatu.
promującą zadrzewienia i zalesienia naszego terenu. To też, temu też służyło wydanie pewnych informacji, z których mogli zainteresowani czerpać. Tam znalazły się również informacje o wsparciu finansowym na zalesienia, które są w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W tym roku chcieliśmy pójść o krok dalej, dlatego pozwoliliśmy sobie na pozyskanie 1000 sadzonek, drzew i krzewów i w ubiegłym tygodniu z okazji Święta Ziemi mieliśmy dość dużą akcję wręczenia tychże sadzonek naszym mieszkańcom, którzy oczywiście spełnili nasze oczekiwania, przyszli, skorzystali. Mam nadzieję, że będą one elementem, który ozdobi nasz teren i wzbogaci o zadrzewienia nasz powiat. Kompendium wiedzy jest poszerzone w porównaniu do roku ubiegłego o atuty, które mają właśnie uświadomić mieszkańcom, że drzewo to nie tylko element zielonej ozdoby naszego terenu, to również szereg oddziaływań, które ma wpływ na naszą zdrowotność, na samopoczucie, na zdrowie, jeśli chodzi o oczyszczanie powietrza, filtruje wodę z wielu zanieczyszczeń, gromadzi wodę, jest pewnego rodzaju buforem. Mówi się, że lasy, drzewa to zbiorniki wodne. Takie niewidoczne. Tutaj mówimy o suszy, która też nam bardzo dokucza. To też jest wynikiem braku tych zadrzewień i równiennego położenia naszego terenu. Dlatego chcemy we wszelkimi sposobami zwracać uwagę na potrzebę drzew, których tak nam brakuje. Dlatego zapraszam do czytania Kompendium Wiedzy, zapraszam do obserwowania naszych przedsięwzięć, których mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej i będziemy mogli się dzielić z mieszkańcami nie tylko informacją, ale pod wzorem ubiegłego tygodnia również i materialnym wsparciem, czyli sadzonkami lub czymś innym, co będziemy mogli realizować. Ja dodam tylko, że każdy, kto otrzymał sadzonki drzew, prosimy, aby w przyszłym roku z okazji Święta Ziemi zgłosił się do nas z informacją, gdzie te drzewka są posadzone i że dobrze rosną, rozwijają się i faktycznie akcja została zrealizowana. Ale to nie jedyne drzewa, które trafią do powiatu jeszcze. Zgadza się, to nie jedyne drzewa sami. Wspomnę tutaj o naszym przedsięwzięciu, bo łatwo się o czymś mówi, natomiast trzeba również własną działalnością dawać przykład, dobry przykład mieszkańcom. W ubiegłym roku mieliśmy akcję zazielenienia terenów będących w gestii Starostwa Powiatowego w Kutnie i tutaj posadziliśmy około 150 drzewek i krzewów przy ulicy Królowej i Jadwigi 7, przy budynku starostwa. W tym roku dosadzaliśmy część z tych, które nie przyjęły się. To też jest wynik suszy i wiemy, że no, z warunkami klimatycznymi nie ma co walczyć. Natomiast pokazujemy, że można wymieniać i to my czyniliśmy. Także to są te działania. Natomiast przed nami jest jeszcze jedna bardzo, bardzo zacna inicjatywa. To jest posadzenie 150 dębów z okazji 150-lecia powstania powiatu kutnowskiego. To jest symboliczne nazewnictwo, ponieważ tych dębów będzie zdecydowanie więcej. Tutaj podjęliśmy współpracę z wszystkimi gminami i miastami z naszego terenu, które wskazały miejsca i chęć udziału w posadzeniu tychże drzew. I mam nadzieję, że za kolejne 150 lat będziemy mogli wspomnieć, że to są te sadzonki, to są te drzewa, które były posadzone dawniej na pewną okoliczność i będą może kolejnymi Bartkami. Bardzo miejmy taką nadzieję, tak. Oczywiście. Jeszcze jeden dokument opracowano w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Jest to diagnoza gospodarowania wodami w powiecie kutnowskim. Tak, nad tym dokumentem pracujemy już od 2 lat, ponieważ zaniepokojeni suszą i stanem wód w naszym powiecie stwierdziliśmy, że należy bliżej przyjrzeć się, jak gospodarujemy wodami w powiecie kutnowskim. W tym dokumencie zawarliśmy całą podstawę naszego terenu, nasze zasoby, nasze bogactwo, stan melioracji, stan posiadanych zbiorników wodnych, stawów. Ku mojemu pozytywnemu zaskoczeniu jest ich około 500, ponad 500. One są w różnym stanie.
ponieważ były wybudowane, trudno powiedzieć w jakich latach. Większość z nich to stanowi pozostałość po byłych majątkach ziemskich z lat dawnej świetności powiatu kutnowskiego. Mamy również wiele rowów melioracyjnych, bo większość terenu jest zmeliorowana. Na rzekach znajdują się urządzenia piętrzące. Z historii i z dokumentów dawnych wynika, że było ich aż 95. Natomiast funkcjonowało 2 lata temu, jak zaczęliśmy diagnozować ten problem, funkcjonowało zaledwie 6. Zgłosiliśmy ten fakt do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Gospodarki Wodnej i w tamtym roku uruchomiono 27, w tym roku będzie działało ponad 30. Także to też już jest jakiś efekt naszych działań, rozmów z instytucjami, które mają bezpośredni wpływ na to, żeby tej wody było więcej, żeby ją zatrzymywać. Ponieważ bezpośredni szybki spływ tych wód tam zabiera wszystkie zanieczyszczenia, które się mogą tam pojawiać, spływające z pól bezpośrednio dalej płynące do rzek, a to jest balast, który bezpośrednio zanieczyszcza już końcowe odcinki, gdzie te wody spływają. Natomiast my w tej diagnozie gospodarowania wodami pokazujemy rozwiązanie. Rozwiązaniem miała być mała retencja. I jest to modernizacja właśnie melioracji, modernizacja urządzeń piętrzących, to jest również prowadzenie większej ilości zadrzewień. Tak jak mówiłam wcześniej, drzewa odgrywają rolę również zbiorników wodnych i czy roślinność filtruje wodę. Także tutaj mielibyśmy też taki czynnik, który wpłynąłby na czystość tychże wód, które odpływają. I w tejże małej retencji zwracam uwagę na większą potrzebę modernizacji, renowacji, odbudowy zbiorników wodnych, stawów i miarę możliwości budowy kolejnych, a zwłaszcza na rowach, które są ograniczone właśnie w posiadaniu takich zbiorników wodnych. W dokumencie mamy zawarte wiele innych jeszcze ważnych aspektów. To na przykład, że nie mamy tutaj żadnej stacji monitorującej ilość wody czy stacji meteorologicznej na terenie naszego powiatu, a jesteśmy dość dużym terenem. Równinnym terenem, więc wszystkie stacje, które diagnozują stan suszy atmosferycznej czy suszy rolniczej, są podyktowane innymi wskaźnikami, a nie tymi, jakie faktycznie znajdują się na naszym terenie. Także to taki temat podjęliśmy. W tej chwili diagnoza została przekazana do gmin, do rad gminnych, tak aby bezpośrednio na terenie przedyskutowano problemy przedstawione w tym dokumencie. Oczekujemy, że w drodze przeczytania tego dokumentu otrzymamy również jakieś wskazówki lub korektę pewnych sugestii, które tam już zawarliśmy. Do końca kwietnia trwają konsultacje. Także myślę, że w maju będziemy mieć już większy obraz tego, jak został dokument oceniony. W przyszłości mamy nadzieję przekazać go nowej instytucji, która ma niedługo powstać. Ponieważ jesteśmy od kilku lat, a przynajmniej intensywnie dyskutuje się w ostatnich 2 latach o zmianie prawa wodnego. Ma powstać nowa instytucja Wody Polskie, która ma zająć się pewnymi zaniedbaniami lub modernizacją właśnie rozwiązań w gospodarce wodnej w całym kraju. I my do tego właśnie się przygotowujemy, opracowując ten dokument. Wspominała Pani wcześniej o lesistości powiatu naszego. Jak ona się przedstawia w tej chwili? Z przykrością stwierdzam, że jesteśmy na ostatnim miejscu. Ta lesistość wynosi w tej chwili 5,14% i na 380 powiatów jesteśmy właśnie tym, który stanowi najmniejsze zalesienie. Dlatego te wszystkie działania, o których mówimy, o potrzebie drzew czy potrzebie zakładania lasów, są tak istotne. Ja nie spodziewam się, że w zamian za tą naszą akcją pójdą nagle ogromne zalesienia terenu powiatu kutnowskiego, ponieważ mamy bardzo dobre klasy ziemi. Natomiast jest wiele miejsc, gdzie można było te lasy zakładać lub remizy śródpolne. Są to drzewa, krzewy, które mogą spełniać rolę również ochronną dla zwierząt, dla różnych gatunków roślin, dla owadów, które też są nam potrzebne i muszą mieć swoje miejsce. Także taka jest rola tej naszej działalności.
Wspomniałam wcześniej, że każdy, kto jest zainteresowany zakładaniem lasu, może korzystać z dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ostatnich latach przybyło, w wyniku tego wsparcia, przybyło na naszym terenie około 60 hektarów. W rękach prywatnych tych lasów jest na naszym terenie około 650 hektarów. Natomiast powierzchniowo wszystkie lasy, będące jej własnością prywatną, własnością lasów państwowych, stanowią 4,5 tysiąca hektarów. Warto tu wspomnieć, że ostatnio wraz z starostą uczestniczyliśmy w akcji sadzenia lasu 1000 drzew na minutę. Wzbogaciliśmy swoją pracą lesistość nadleśnictwa Raciborów i to też jest akcja, która ma służyć właśnie zwiększeniu świadomości o roli i znaczeniu drzew i potrzebie lasów na naszym terenie. Mhm. Chciałabym zachęcić do czytania naszej strony Informator Rolno-Środowiskowy. Dużo publikujemy tam informacji, które są przez nas zdobyte, które służą właśnie pogłębianiu świadomości społeczeństwa. Jest to wykluczenie ulotek. Ulotki są produktem papierowym pochodną drzewa. W ten sposób chcę zwrócić uwagę, że prowadzą pewną oszczędność do środowiska, chroniąc drzewa, zachęcając Państwa do czytania właśnie publikacji internetowych. Więc zapraszamy również i dziękujemy za uwagę. Dziękuję.